Witajcie! Zapraszam Was do oglądania nowej serii filmów z budowy systemu automatycznego nawadniania trawnika. W poprzedniej serii pokazałem, jak zbudować system od projektu po montaż i regulację zraszaczy. Filmy znajdziecie na moim kanale na YouTube. W nowej serii pokazuję i omawiam każdy etap budowy systemu. Zachęcam do oglądania wcześniejszych odcinków. Dzięki temu, że chętnie bierzecie udział w komentowaniu każdego z filmów, pod jednym z filmów pojawiła się propozycja podłączenia systemu pod bezprzewodowy sterownik Wi-Fi. Jest to budżetowe rozwiązanie i postanowiłem sprawdzić, czy uda się podłączyć system i w jaki sposób będzie to działało. W tym odcinku pokażę Wam, jak podłączyć ten sterownik, skonfigurować i podłączyć pod system automatycznego nawadniania trawnika. Zapraszam do oglądania. Urządzenie, o którym mowa, jest to czterokanałowy, bezprzewodowy sterownik Wi-Fi z firmy Sonoff, model Pro R3. Po zakupie otrzymujemy ładnie zapakowany, niewielkich rozmiarów sterownik. W opakowaniu znajdziemy mocowanie do szyny DIN w skrzynce elektrycznej, płaski śrubokręt do podłączenia przewodów, instrukcję obsługi w kilku językach, przedstawiającą różne schematy podłączenia urządzeń elektrycznych pod sterownik w zależności od potrzeb, a także kod QR do zeskanowania i zainstalowania aplikacji na urządzeniach z systemem Android lub iOS. Niestety w instrukcji papierowej nie znajdziemy języka polskiego. Sterownik może być zasilany zasilaczem od 9 do 23 V prądu stałego, którego gniazdo znajduje się na dolnej jego części, lub prądem przemiennym od 90 do 250 V. Następnie mamy 4 gniazda do podłączenia przewodów od urządzeń, którymi chcemy sterować. Po lewej stronie znajdują się wspomniane wcześniej przyciski do ręcznego sterowania wyjściami. Po prawej diody LED sygnalizujące, czy kanał jest załączony czy wyłączony. Ostatnia dioda sygnalizuje nam status sterownika i podłączenie pod sieć Wi-Fi. Jak wspomniałem wcześniej, sterownik może być zamontowany na szynę DIN w rozdzielnicy elektrycznej lub innej skrzynce posiadającej taką szynę. Ma też otwory montażowe do przykręcenia. Prezentowany model sterownika to 4H Pro R3, który ma również opcję sterowania urządzeniami pilotem bezprzewodowym 433 MHz, który teraz pokażę. Do pilota możemy również dokupić uchwyt ścienny, aby miał on swoje stałe miejsce. Sam pilot jest bardzo ładnym urządzeniem niewielkich rozmiarów. Jest on w kolorze białym, a przyciski na czas transportu zabezpieczone są folią. Pilot posiada 8 programowalnych przycisków, dzięki czemu możemy sterować aż 8 urządzeniami, jeżeli dokupimy drugi sterownik bezprzewodowy. W zestawie otrzymamy również instrukcję obsługi w kilku językach, bez języka polskiego. Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie producenta. Możemy przejść do niej bezpośrednio, skanując kod QR w instrukcji papierowej. Pilot zasilany jest baterią R2023 dołączoną do urządzenia. Pokażę jeszcze uchwyt do pilota. Przód uchwytu również zabezpieczony jest folią na czas transportu. Możemy zamocować go do ściany na kołki montażowe lub taśmę dwustronną, która dołączona jest do opakowania. Sam pilot ciasno wchodzi w uchwyt, dodatkowo przytrzymywany jest wbudowanym magnesem. Całość wygląda bardzo estetycznie i może dobrze prezentować się nawet w głównych miejscach domu. Dodam w tym miejscu, że sam sterownik, jak i pilot posiada różne możliwości konfiguracji i sterowania. Ja w tym odcinku skupię się tylko na tym, co jest tytułem odcinka, czyli na sterowaniu systemem nawodnienia. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi możliwościami tego urządzenia, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału.
W planach mam podłączenie sterowania oświetleniem ogrodu, które pokażę w kolejnym odcinku. W sprzedaży są również tańsze sterowniki bez możliwości sterowania pilotem. Model bez dodatku Pro w nazwie. Pokażę teraz, jak podłączyć i skonfigurować sterownik. Po zainstalowaniu aplikacji Evelink z kodu QR podłączamy sterownik do zasilania. Następnie w aplikacji dodajemy nowe urządzenie poprzez niebieski plus zaznaczony teraz na czerwono. Klikamy przycisk Szybkie sparowanie, a następnie Dodaj jedno urządzenie. Teraz wybieramy domową sieć Wi-Fi i wpisujemy hasło. Ja już mam dodaną. Klikamy Następny. Włączamy lokalizację urządzenia i klikamy Następny. Aplikacja wyszukuje teraz sterownik. Jeżeli wszystko poprawnie wpisaliśmy, zajmie to kilka sekund. Dioda LED powinna zaświecić się stałym światłem. Po wyszukaniu sterownika klikamy Gotowe. Możemy wejść teraz w sterownik i włączyć zdalnie poszczególne wyjścia sterownika. Będzie to sygnalizowane podświetlonym przyciskiem w aplikacji i świecącą się diodą LED odpowiadającą danemu wyjściu. Jeżeli wszystkie wyjścia są wyłączone, to aplikacja podświetlona jest na szaro. Aplikacja posiada wiele funkcji konfiguracji. Wchodząc w ustawienia sterownika, możemy aktualizować oprogramowanie, otrzymywać różne powiadomienia na telefon, zmieniać nazwę sterownika, a także każdego z wyjść, możemy również jednym przyciskiem włączyć lub wyłączyć wszystkie wyjścia. Kolejną z funkcji niezbędnych przy sterowaniu nawodnieniem jest stworzenie harmonogramu. Wybierając na dolnym pasku funkcji przycisk harmonogram, a następnie przycisk plus, przechodzimy do ustawień harmonogramu. Zaczynamy od ustawień godziny i minuty. Po kliknięciu w przycisk powtórz wybieramy dni tygodnia, w jakich dana akcja ma mieć miejsce. Ja wybieram wszystkie dni tygodnia. Klikamy zapisz. Następnie dodajemy akcję. Tu ustawiamy, jaka akcja ma mieć miejsce o ustalonej godzinie. Ostatnim krokiem jest ustawienie wyjścia, na którym dana akcja ma wystąpić. Klikamy zapisz. W ten sposób mamy ustawione włączenie wyjścia pierwszego o godzinie 5. Analogicznie ustawiamy drugą czynność, czyli wybieramy godzinę i minutę, a także dzień tygodnia, kiedy wybrane wyjście ma się wyłączyć. Ustawiliśmy harmonogram na włączenie o 5, a wyłączenie o 5.20 pierwszego wyjścia każdego dnia tygodnia. W ten sam sposób ustawiamy kolejne wyjścia. Ważne jest w przypadku systemu nawadniania, aby kolejne wyjścia nie załączały się w czasie, kiedy działa wcześniejsze wyjście. Godziny nie mogą się nachodzić. Dedykowane sterowniki do systemów nawadniania nie pozwalają na taką sytuację. W tym przypadku sami jednak musimy o tym pamiętać. Jak zaprogramować sterownik nawadniania, pokazuję w innych filmach na moim kanale. Zapraszam do oglądania. W ten sposób mamy ustawiony harmonogram dla dwóch wyjść. Pokażę teraz, jak skonfigurować bezprzewodowy pilot. W tym celu na wstępie musimy usunąć zabezpieczenie baterii w pilocie według instrukcji. Następnie przez krótki czas przytrzymujemy przycisk manualnego włączenia wyjścia, puszczamy i wybieramy przycisk na pilocie, pod którym chcemy mieć zaprogramowane dane wyjście. Każdy kanał po kolei. Jeżeli nie uda się za pierwszym razem, to próbujemy kolejny raz. Tak jak pokazuję na filmie.
ten sposób mamy zaprogramowany pilot zdalnego sterowania. Możemy więc sterować wyjściami manualnie, za pośrednictwem pilota lub z aplikacji z każdego miejsca na Ziemi, jeżeli mamy dostęp do internetu. Przechodzę teraz do podłączenia systemu nawadniania pod sterownik bezprzewodowy. W tym celu odłączę elektrozawory od sterownika, z którego na co dzień korzystam. Odłączam sterownik od zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o braku zasilania No AC. Warto w tym miejscu dodać, że sterownik Reinbeard ma również możliwość dołączenia modułu Wi-Fi w to oto miejsce. Odłączam zasilacz od sterownika. Jak podłączyć sterownik Reinbeard pokazuję na innych filmach na moim kanale. Następnie odłączam masę od elektrozaworów i elektrozawór pierwszej sekcji. Do prezentacji sterownika bezprzewodowego użyję tylko jednej sekcji. Pozostałe podłącza się analogicznie, o czym powiem za chwilę. Podłączę teraz sterownik bezprzewodowy według schematu, który teraz widzicie. Nie będę omawiał każdego połączenia. Myślę, że schemat jest prosty i zrozumiały. Możemy również podłączyć czujnik deszczu, wpinając go w przewód od wspólnej masy elektrozaworów. A tak działa system nawadniania uruchamiany z aplikacji. Gdybyśmy mieli podłączone kolejne sekcje, moglibyśmy sterować całym systemem nawodnienia. Ja do prezentacji podłączyłem tylko pierwszą sekcję. Jak zbudować cały system nawadniania, pokazuję w innych odcinkach na moim kanale. Na koniec ustawiłem harmonogram na 1 minutę, aby pokazać, jak działa to w pełni automatycznie. O 18:20 włączy się system. Czas działania to 1 minuta. Tymczasem zapraszam Was na mój kanał na YouTube, gdzie znajdziecie poradnik, jak od podstaw zbudować system nawodnienia. Omawiam również budowę i pokazuję poszczególne etapy budowy systemu. W planach mam kolejne ciekawe filmy, nie tylko dotyczące nawadniania, więc aby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj mój kanał. Myślę o pokazaniu Wam, jak działa ten sterownik do sterowania oświetleniem ogrodu. Zapraszam! A teraz zgodnie z harmonogramem po minucie system zakończył pracę. To tyle w tym filmie. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia.